Cześć. Po raz pierwszy w życiu mam takie maksymalne znudzenie FPS-ami. W zasadzie po jednym weekendzie, który miał być taki w miarę płodny w nagrania. Miało mi się udać nagrać Call of Duty w dwójkę. Miało być fajnie, mam nadzieję, że nie będę na Expressie. Nie, Meltdown, jakaś inna patologia. Dobra, nieważne. Miał być fajny weekend, miałem sobie nagrać kilka gameplay. Nie udało się. Spędziłem 4 godziny od 11 do 3, próbując nagrać Call of Duty MW2. Absolutnie nigdy nie sądziłem, że przez tak długi czas można się tak naprawdę zmęczyć i nic ostatecznie nie nagrać. Słuchajcie, co chwila zmodyfikowane lobby, jeszcze teraz jestem niewyspany i mam po prostu, jak widzę MW2, to troszkę mi się tak niedobrze robi na myśl o tej grze, no ale trudno. Co chwila zmodyfikowane lobby na 10 gier, 9 z nich właśnie to były takie customy. On jest mój. Ty też jesteś mój. Ale jeszcze o tym nie wiesz. Dobra. I postanowiłem zagrać taką dziwną klasą z dziwnymi killstreakami, a w zasadzie z jednym killstreakiem. Czysto rekreacyjnie. Tutaj nie jest chyba wleciał jakiś. Jak to jest możliwe, że go nie zabiłem? Chyba skończy się na tym, że będę cały czas latał z nożem. Ciekawe, czy ten koleś ma tutaj jaja wejść. No, chyba miał kolejny. Dobra, jak jest już UAV, to już teraz będzie tylko łatwiej. O, ale już nie mam broni. Nie mam swojej broni, będzie troszkę dętka. Ale coś znalazłem innego. Zastępstwo. Na razie jest dobrze, 7-0, flawless. Bardzo przyjemnie się zaczyna, tylko troszkę zbyt pasywnie gram. Ojejku, nie sądziłem, że kiedyś kogoś zabiję. Widząc jego cień! Skąd ty się, kolego, wziąłeś w tym miejscu? Nieważne. W ogóle jak zauważyliście, to możecie mnie nie zauważyć, bo jest mały problem z moją kamerką. Znaczy nie tyle z kamerką, co po prostu z ustawieniem pokoju, który to też stwierdziłem, że sobie przestawię pokój w drugą stronę, no i okazało się, że zapomniałem, że kamerka nie nagrywa pod światło, no i jak widzicie jest dyntka lekka. No, ale to wszystko jeszcze jest do zrobienia, wszystko jest do poprzestawiania. Siemanko, siemanko. Czy ktoś mnie followuje? Nie wiem, czemu to miejsce tak bardzo polubiłem, ale widzę, że nie tylko ja wpadłem na pomysł, żeby grać egzekucjonerem. Nie wiem. Czy on nacisnął prawy przycisk? Nacisnął, bo nie wiem po co. OP, better nerf, Irelia. Oj, to już była przesada z moich słów w tym momencie. Znaczy z moich ust, Jezus. Ej, centralnie jestem tak zmęczony po tym nocnym maratonie z MW2, że już nie ogarniam, co mówię. Ale chciałem dzisiaj coś nagrać, więc nagrywam. To jest trochę bez sensu, bo nagrywam bardziej, żeby nagrać, niż shit. God damn. Ej, to naprawdę nie ma sensu, kurde. Ten pistolet powinien pizgać na taką odległość, a jakie my mamy pingi? My mamy normalne pingi. Powiedzcie mi, co się dzieje. Dobrze, leżeć. Fajnie, fajnie mu się łeb rozbryzgł. Zły timing. Ten już myślał, że tam jestem. O, retard. A to retardson. Złe wyczucie, ziomeczek. Mamy UAV. Shit. Dobrze, że awczu. Dobrze, że awczu. To mnie uratowało. Dobra. I po raz kolejny ratuje mnie. O! Zawsze tym chciałem zagrać, a nigdy tego nie odblokowałem. Dobra, nie chcę już w tym grać, jest słabe. Uratował mnie po raz kolejny raport sytuacyjny. To znaczy w tym przypadku to jest haker. Naprawdę chciałeś się na mnie zakampić. Biedny koleś. Takim stylem gry nic się nie ugra. Ale takim już tak. Ten laser rzeczywiście jest strasznie przejebany z tym egzekucjonerem.
Gdzie ty jesteś? No, jest przejebany. Tutaj to powinienem paść, jak 2x2. A ta gra jest trochę patologiczna, jak widzicie. Noob friendly. Wuzej są noob. So bad this guy. Oj, dobrze, że masz taką niską rangę, bo mnie nie usłyszałeś. Ale to jest jedyny aspekt, dlaczego przeżyłem? A teraz czy przeżyję? Oczywiście, że przeżył. To jest retardo. Teraz jedna z mocniejszych broni obecnie w Call of Duty Black Ops 2. Ej, cedalnie, pierwszy raz odczuwam taką mega przyjemność z grania w Black Opsa 2. Jestem tak pod taką dziwną presją tego MW2, że po prostu dobrze mi się gra w Black Opsa 2. Weird. Nie wiem, ci kolesie są jacyś dziwni. Low Bobby. A, on tam jest chyba. Nieważne, już jest. Dobra, jestem bez UAV teraz. I teraz jest czas się wysypać. To jest najlepszy moment, żeby się wysypać. A jednak nie. WoW zaskoczeń tak wiele. Słuchawki takie puste, dźwięku tak mało. Co on robił? Nie wiem. Zastanawia mnie to, czy widzicie Steam. O, widzicie? Executioner po raz kolejny atakuje. Ta broń jest mega mocna. Aż za mocna, bym powiedział. Czemu ja jej używam? Nubowsko tak bardzo. I ostatni kill. Pyk. O, widzicie? One shot, one kill, no lag, just... skill, tak zwany. Szkoda, że kolesie ścięło. Szkoda, że grałem na jakieś warzywa. Ale powiedzmy, że 30-7 pistolet UAV. Szkoda, że dużo osób wyszło z tej gry. Ale jak poleciał, też bym tak poleciał, jakbym tak oberwał jajca. No trudno. Powiedzmy, że ten film jest też w pewien sposób testem, ponieważ nagrywam OBS-em w 60 klatkach. Jeżeli wam się to dobrze oglądało, to jest spoko. No i pamiętajcie, żeby po sobie jakieś ślady zostawić na tym filmie. Do zobaczenia. See ya.